Drodzy internauci, kochane dzieci, droga młodzieży, siostry i bracia, drugą niedzielę września Pan Jezus zada każdemu z nas pytanie, za kogo mnie uważasz? Kim właściwie dla Ciebie jestem? Spróbujmy odpowiedzieć sobie na to pytanie, wysłuchując słowa życia. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjaszem. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on odwrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami „Zejdź mi z oczu, szatanie”. Bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je zachowa. Pan Jezus zabiera swoich uczniów pod Cezareę Filipową do Banias, gdzie była świątynia Boga Pan, Boga Natury, gdzie panowało wielobóstwo, było czczonych wiele idoli i przeprowadza sądę. Za kogo uważają go ludzie? Odpowiedzi padają różne. Wreszcie zadaje pytanie to swoim uczniom osobiście. A wy za kogo mnie uważacie? Jako pierwszy odpowiada najbardziej wyrywny chyba z apostołów, święty Piotr. Mówi, że jest Mesjaszem. Bezbłędnie wyznaje wiarę w Chrystusa, którego Ojciec posłał dla zbawienia ludzi. Jezus chwali tę odpowiedź. Ale oto kilka wersetów dalej Piotr słyszy gromkie „Zejdź mi z oczu, szatanie”. To znaczy, ustaw się za mną. Niech cię nie widzę w drodze, którą Ojciec mi wyznaczył. To ty masz kroczyć za mną. Daj się poprowadzić. Piotr, jak pewnie i inni uczniowie, mieli własny pomysł na Mesjasza. Mieli własne wyobrażenia o Chrystusie, który miał ich wyzwolić spod władzy Rzymian. Tymczasem Jezus wskazuje, że to On ma słuszność. Że to On zna prawdę i zna drogę, po której apostołowie muszą kroczyć. Siostro i bracie, Zadajmy sobie to pytanie, kim dla mnie właściwie jest Jezus? Czy moja wiara prawdziwie odpowiada na to pytanie? A jeżeli konsekwencji odpowiedzią będzie, że jest dla mnie kimś ważnym, jest dla mnie Mesjaszem, tym, który daje mi życie, to spróbujmy dostosować to życie do wymagań i nauczania Mistrza. Spróbujmy dostosować nasze wybory w myśleniu, mówieniu, w działaniu, tak, aby Mistrzowi się podobały, aby nasze myślenie było zgodne z Jego myśleniem. Siostro i bracie, na drugą niedzielę września życzymy obfitości Bożych darów i otwartości na słuchanie Bożego Słowa i wypełnianie Go w swoim życiu. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.